Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować rzecz wyjątkową, a dlatego wyjątkową, ponieważ jest to wywiad z Justyną Rucińską. Na ostatnim szkoleniu, czyli od 3 do 5 marca gościliśmy u nas Justynę Rucińską, wspaniałą trenerkę z pracy z ziemi, z pracy z siodła, oczywiście osobę, która jest niezwykle empatyczna i chciałabym Was zaprosić właśnie do przesłuchania i obejrzenia wywiadu z tą wspaniałą osobą, więc zapraszam do oglądania. Witajcie moi drodzy, zakończyliśmy 2 dni szkolenia z Justyną Rucińską i mam 6 pytań do naszej pani trener, które właśnie teraz zadam. Pierwsze pytanie. Jakie najczęściej problemy w relacji jeździec-koń napotyka pani w treningach? Tak naprawdę najczęstszym problemem, który obserwuję w czasie szkoleń, to tak naprawdę będzie brak takiego wzajemnego zrozumienia, brak takiej możliwości dobrego zdiagnozowania przez jeźdźca tego, co się dzieje z jego koniem. Zgadza się. Wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że jeździć się trochę nakręca, bo by chciał, żeby coś wyglądało inaczej, ale do końca nie wie tak naprawdę, jak to powinno wyglądać, albo nie ma do końca wyobrażenia tego, jak to powinno wyglądać i pojawiają się emocje, pojawia się napięcie u jeźdźca i wtedy zaczyna się wszystko psuć. Więc to, co jakby jest ważne w tym, to żeby jeździec tak naprawdę miał taki ogólny obraz i takie wyobrażenie tego, co by chciał zrobić z koniem i jak powinien ruch wyglądać. A najczęściej jak się pojawia problem, to jeździec koncentruje się na problemie i w efekcie bardziej wywołuje ten problem. Przez to, że cały czas o tym myśli, a nie myśli o karańcowym rozwiązaniu. Więc pewnie to będzie taki najczęstszy problem. Dobra, następne pytanie to jakie są Pani odczucia i spostrzeżenia związane ze świadomością jeźdźców, którzy trenują swoje konie w ostatnim czasie? Myślę, że to w tym pytaniu bardziej chodzi o to, czy coś się zmienia. Tak, czy coś się zmienia w świadomości właśnie. Ja myślę, że się dużo zmienia. Znaczy ja mam takie odczucia, ale od czasu do czasu dochodzi do tego, że trafiam do takiego miejsca, gdzie wątpię to. I teraz pytanie, czy ja spotykam takich jeźdźców, dlatego że moje szkolenia są ukierunkowane właśnie na takie świadome jeździectwo i przychodzą ludzie, którzy mi się wydają, że są coraz bardziej świadomi i to jest tylko taki błędny, zafałszowany obraz, ale tak z mojej perspektywy to tak wygląda, że tak jesteśmy coraz bardziej świadomi, ludzie się kształcą w różnych tematach. Nie tylko w tematach związanych z jeździectwem, nie tylko w tematach związanych z takim odczytywaniem emocji konia, ale też zdrowiem konia, jakie są końskie potrzeby, jak koń powinien być żywiony, w jaki sposób zadbać o kopyta i tak dalej. Więc jak dla mnie świadomość wzrasta, nie? Ale mówię, że może być to zafałszowany obraz. Nie? Znaczy, ja też mam takie właśnie poczucie, że wzrasta ta świadomość. Coraz więcej jest takich prawdziwych pytań, że naprawdę ludzie chcą coś zmienić, a nie tylko... Dokładnie. Tak, I to właśnie jest kluczowe, że ludzie zaczęli zadawać pytania i nawet jeżeli nie wiedzą, to wiedzą o co zapytać. No. I to uważam, że jest bardzo, bardzo ważne, bo nie jest grzechem nie wiedzieć, ale ważne jest to, żeby mieć tą chęć do poznawania, do dowiadywania się. Trzecie pytanie. Co uważa Pani za najważniejszy aspekt w treningu konia i jeźdźca? Ja to zawsze uważam, że najważniejsza jest relacja. Relacja. Czyli to, żebyśmy widzieli to, jakby co z koniem się dzieje w danej chwili, żebyśmy umieli odczytywać, czy problem leży dlatego, że mamy problem z komunikacją, czy problem z wykonaniem jakiegoś zadania, czy problem z koniem leży w tym, że mamy problem fizyczny u konia, czy dlatego, że emocje wzięły górę, czy to są emocje końskie, czy to są emocje nasze, ludzkie, żebyśmy byli w stanie tak naprawdę skanować siebie też pod tym względem, jaki mamy dzisiaj dzień, z czym przyszliśmy do konia, czy czasem koń nie odzwierciedla tego, co myśmy przynieśli z domu, z pracy i tak dalej. Więc myślę, że to jest jakby dla mnie najważniejsze. W momencie, kiedy mamy komunikację, kiedy mamy umiejętność odczytywania tego, co się dzieje, to też dużo łatwiej o rozwiązania. No tak, i wtedy trening też już zaczyna inaczej wyglądać. W dużej mierze to też to, co często się widzimy na szkoleniach, to jak ja rozwiązuję problemy, to często po prostu daję taką przestrzeń na to, że można puścić te emocje, że można
powiedzieć sobie, że nie umiem, że nie potrafię, można powiedzieć, że się boję, że nie wiem jak, i w momencie, kiedy jakby puszczamy to, że nie musimy ponad wszystko wiedzieć, tak, to wychodzi wszystko samo. I jeżeli mamy takie zaangażowanie też ze strony konia, bo mamy tą relację i koń chce coś dla nas zrobić, to też często spotykam sytuację, gdzie koń pierwszy załapuje, o co chodzi, a później my możemy się oduczyć od konia. I ja to zawsze mówię na różnych szkoleniach, na które ja sama jeżdżę i się szkolę, że najważniejsze, żeby mój koń zrozumiał, o co chodzi. I ja później już postaram się zrozumieć, koń mi wytłumaczy, jak ja mam tam usiąść i tak dalej, żeby było dobrze. Nie? Więc ta relacja jakby dla mnie jest kluczowa. Ale myślę, że właśnie też problemem jest to, że bardziej doświadczeni jeźdźcy boją się pokazać, że czegoś nie potrafią, nie? Czasami jest tak na szkoleniach, że po prostu próbują maskować coś, co można by po prostu pokazać i że się nie umie zrobić to prawidłowo. Ja to pamiętam, jak zaczynałam jeździć gdzieś na szkolenia i mój mąż jeździł ze mną i ja zawsze gdzieś tam w najgorszym kącie ćwiczyłam, żeby nikt mnie nie widział. Mój mąż mówi, co ty robisz, żeśmy zapłacili za tyle pieniędzy za te szkolenie, przecież nie po to, żebyś się tam chowała. Ja właśnie miałam taki lęk przed tym, że ja robię coś źle. I później jak jakby sobie pomyślałam o tym, po co ja przychodzę na to szkolenie, ja przychodzę po to, żeby mi nie wychodziło. Właśnie. Ja przychodzę, żeby wyszło najgorsze, co może wyjść, bo ja nie znam odpowiedzi. I po to przyjechałam do kogoś, komu ufam, komu ufam, że ma rozwiązanie, żeby on mi to przedstawił, nie? Ale to taka też trochę zmiana myślenia o sobie samym i takiego chęci, tej chęci oceniania cały czas siebie samego, że powinnam coś umieć, powinnam być jakaś tam, nie? No, ale to taka dojrzałość dziecka jest, nie? To już taka życiowa chyba w ogóle. Właśnie życiowa, tak, zgadza się. Piąte pytanie. Czy ma pani uniwersalną złotą radę dla jeźdźców? W ogóle moją taką uniwersalną, może nawet taką szerzej uniwersalną radą dla jeźdźców i dla osób będących z końmi, to takie, to co już powiedzieliśmy wcześniej, takie popatrzenie na siebie, też popatrzenie na siebie z dystansem i popatrzenie z dystansem na to, co robimy z końmi. I za każdym razem, jak pojawia się jakaś trudność, to żeby umieć jakby nie brnąć w to, co się dzieje, tylko żeby zatrzymać się, spojrzeć i spróbować zdiagnozować, czy ja jestem napięta, czy ja na pewno jestem rozluźniona, czy ja na pewno wiem, co ja chciałam tak naprawdę zrobić, czy robię coś i może coś wyjdzie, nie? Czyli że taka umiejętność jakby zatrzymania się i spojrzenia trochę z perspektywy na to, co robimy, to by była taka pewnie najbardziej uniwersalna zasada, a już najważniejszą taką zasadą, którą można w jednym słowie powiedzieć, to oddychaj. Właśnie o to pomyślałam, jak zaczęłaś mówić, tak, że oddychaj. Że to właściwie najczęściej słychać na lekcjach u mnie, oddech. I ostatnie pytanie. Czy poleciłaby pani Stajnia Iskra jako miejsce szkoleniowe? O, jak najbardziej bym poleciła. Uważam, że jest to bardzo dobre miejsce dla szkoleń, dlatego przede wszystkim, że jest przestrzeń, ale że wszystko jest od początku jasne. Co, gdzie, kiedy, na którą, ile i tak dalej. Więc z tego też, co słyszę, co mówią osoby, które przejeżdżają z końmi, to nie ma problemu z tym, że nie wiedzą, gdzie jest siano, nie ma problemu z tym, że nie wiedzą, o kogo spytać o pomoc, więc jakby z perspektywy szkoleniowca dla mnie jest super, ale co bardzo ważne też, że konie się tu dobrze czują. Tak, no to dziękuję bardzo, się cieszę, bo zależy nam bardzo właśnie, żeby organizacja była właśnie przede wszystkim dużym ułatwieniem dla osób z końmi, bo to jest właśnie, sama wiem z doświadczenia, jak się jeździło na szkolenia i jeżdżę też, czasami dużo jest do życzenia, dlatego bardzo się cieszę, że takie słowa słyszymy od ciebie. Więc dziękuję bardzo za ten wywiad. Było bardzo miło. Moi drodzy, co ja mogę więcej powiedzieć? Chciałabym jeszcze i wiele pytań zadać, bo to były pytania osób, które uczestniczyły też w szkoleniu. Też było tam moje pytanie. Nie ukrywam, że w jesiennej edycji na pewno zadam jeszcze inne pytania, bardziej wnikliwe, bardziej zbliżone do jej na przykład aktualnej pracy z końmi, ale mam nadzieję, że wam się podobał ten wywiad i mam nadzieję, że zachęcił was też do tego, by przyjeżdżać do nas, do Stajni Iskra, na szkolenia z tą wspaniałą osobą. Ja tymczasem, słuchajcie, się żegnam i dziękuję wam, że jesteście z nami i zapraszam was na TikToka Iskrowego, na Instagrama Iskrowego, na Facebooka Iskrowego i ja także, słuchajcie, na swoim jeździectwie bez tajemnic prowadzę na Instagramie i na TikToku różne relacje z naszej stajni moim okiem,
z takiej codziennej pracy, więc zapraszam Was serdecznie do śledzenia naszych poczynań iskrowych. A ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia.